Cześć! Dobrze, że jesteście. W dzisiejszym odcinku będziemy testować narzędzia do linorytu, czyli dłuta. Jeżeli zdążyłam Was już zarazić bakcylem linorytniczym, a mam nadzieję, że tak, to będziecie ich potrzebować. Jakie powinno być idealne dłutko? Takie, które pozwoli Wam wyryć w matrycy, co tylko Wam przyjdzie do głowy. Ale samo dłutko nie czyni jeszcze artmistrza. Dużo ważniejsze jest opanowanie warsztatu. Tutaj znajduje się pudełko z moimi wszystkimi narzędziami. Od czego zaczynałam? Moje pierwsze dłutka to były te z czarną rączką. Kupiłam sobie na początku 3. Ważne w nich są zakończenia. Cieniutkie V służy do punktu oraz do bardzo cienkiej linii. Grubsze V, podobna sprawa. U, dość szerokie, do wybierania większych połaci z linoleum. 3 czarne dłutka kosztowały mnie w sumie niecałe 20 zł. Dłutka mi służyły dosyć długo i byłam z nich bardzo zadowolona. Dopiero po parokrotnym ostrzeniu zaczynały się szczerbić i bardzo szybko traciły na swojej ostrości. Więc postanowiłam wzbogacić swój warsztat o kolejne dłutko, tym razem już troszeczkę bardziej zaawansowane. Takie dłutko z drewnianą rączką kosztowało mnie około 15 zł. Wygląda dużo solidniej. Z opisu wyczytałam, że jest wstępnie naostrzone, co dało mi nadzieję. Jednakże i tym razem nie obyło się bez kolejnego profesjonalnego ostrzenia, zanim byłam w stanie go używać. Jednak zdecydowanym atutem tego dłutka jest komfort ręki. Kolba jak gdyby siada w sam środek dłoni i palec jest wyprostowany na dłutku. I to daje nam o wiele większy komfort, lepsze prowadzenie narzędzia oraz kontrola nad tym, co robimy. Po jakimś czasie zasięgnęłam rady i okazało się, że są jeszcze inne dłuta, które kosztują 30 zł za sztukę. Zastanawiałam się, dlaczego one są takie drogie. Okazało się, że są wykonane z o wiele lepszych materiałów. Wykonane są z takiej stali i są naostrzone tak mocno, że można się skaleczyć, ale dzięki temu można od razu z nimi pracować. Nie trzeba ich ostrzyć. W zasadzie się nie tępią, a już na pewno nie w takim tempie jak pozostałe dłutka. Kształt rączki czy rękojeści jest również bardzo wygodny do ułożenia pod ręką. Chociaż naprawdę, jeśli chodzi o linoryt, nie ma tam zbyt wiele miejsca na komfort. Nie chciałabym tutaj jednak dyskredytować żadnych innych narzędzi, więc postanowiłam też wypróbować najtańszą dostępną na rynku wersję. Tutaj w tym momencie można sobie odkręcić i ściągnąć tę końcóweczkę. Dostępnych końcówek jest 5. Plus rączka i w zestawie w cenie akurat promocyjnej zapłaciłam za to około 12 zł. Testu dokonam na Waszych oczach, żebyście zobaczyli sami, jak to wygląda.
musicie zdecydować, które narzędzie będzie dla Was najlepsze. Po pierwsze, musi być ostre, po drugie, musi być dla Was wygodne. Pamiętajcie, to nie dłuto tworzy rycinę, tylko Wy, więc wszystko w Waszych rękach. Kończymy na dzisiaj. W następnym odcinku opowiem Wam o tym, jak ostrzyć swoje narzędzia oraz czego się wystrzegać. Podrzucę Wam też kilka rad, jak sprawić, żeby to niezwykle niewygodne zajęcie, choć bardzo pasjonujące, stało się odrobinę bardziej wygodne.